Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam na kolejnym studium Biblii w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiejsze studium, nasz temat to słowa mądrości. Jest to kontynuacja naszej podróży przez Księgę Przypowieści autorstwa starożytnego króla Salomona. Wraz ze mną w studiu dzisiaj są Joanna, Władysław, Janusz, a ja się nazywam Dawid. Drodzy widzowie, a teraz proszę o modlitwę Joanny. Ukochany nasz Panie, pragniemy podziękować Tobie za to, że możemy studiować Twoje Słowo, karmić się Nim. Prosimy Cię, otwórz nasze serca, nasze umysły, jak również tych, którzy nas oglądają, aby na każdego, Panie, przyszło pocieszenie, nadzieja i abyśmy w mocy Twojego Ducha mogli wszystkie te prawdy wyżywać każdego dnia. Prosimy Cię o to i dziękujemy w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. To, co często spędza sens powiek rodzicom, to to, w jakim środowisku znajdą się ich dzieci. Środowisko niewątpliwie kształtuje nas, a buduje nasz światopogląd, nasz charakter w dużej mierze. I dlatego Pan Bóg, jako nasz Ojciec, również troszczy o to, żeby nasze dbało to, stara się, aby nasze środowisko było jak najlepsze. Ale w gruncie rzeczy to my sami je wybieramy już w pewnym wieku. A środowisko niestety na tym upadłym świecie jest takie, jakie jest. Czyli często jest niezgodne z tym, co czytamy w Piśmie Świętym, zasadami chrześcijańskimi. I stąd moje pierwsze pytanie do naszych gości w studio jest, czy Pismo Święte, jakie są rady Pisma Świętego, aby w tym złym środowisku pomimo to móc zbudować dobry charakter, no i żyć życiem chrześcijanina? No przede wszystkim jest apel płynący od Boga przez Słowo Boże, abyśmy Jego rady wybierali, abyśmy brali pod uwagę Jego prawo, prawa, które dał, i nimi się kierowali, niezależnie od mody, niezależnie od sytuacji, jaka jest w świecie, w jakiej się obracamy. Tych rad jest bardzo wiele w Słowie Bożym. Na pewno szczególna komasacja występuje w Księdze Przypowieści, ale możemy je znaleźć na wszystkich kartach tej księgi. I moglibyśmy na pewno ten temat wiele godzin przedyskutować i przesiedzieć nad Pismem Świętym. Dzisiaj mamy w jakichś tam, powiedzmy, krótkich słowach kilku określić to. Te rady przede wszystkim mają jakieś podstawy. Pierwsza podstawa, taka chyba zasadnicza, to jest to, że wszyscy przez Boga jesteśmy stworzeni równymi sobie. Ale musimy zaraz chyba sobie, zdajemy z tego sprawę wszyscy, że mimo to, że równi, to nie wszyscy jednakowi. I to powoduje, myślę, wiele jakichś nieporozumień, niedomówień czy niejasności w interpretacji tego stanu. Możemy jeszcze podkreślić to, że abyśmy właściwe zasady przyjmowali, to też dobrze jest, abyśmy kierowali się Duchem Świętym. Aby Duch Święty miał wpływ na nasz umysł, na nasze zachowanie, na zasady, jakie wybieramy. Jest to bardzo ważne, Słowo Boże i rady Ducha Świętego. Tak jak rodzice nie zawsze z nami mogą być, tak Duch Święty możemy prosić codziennie o obecność Ducha Świętego i aby nasze wybory były kierowane tym, co mówi do nas Duch Święty i Pismo Święte, Słowo Boże. No dobrze, ale wróćmy do tego właśnie tematu, o którym wspomniał Janusz, czyli ta równość. No, na świecie są różne określenia tej równości. Wiecie, kiedyś się mówiło, są równi, ale są też również równiejsi, prawda? Jak to jest u Pana Boga? Czy są ci równi i są ci równiejsi? A jeżeli nie ma, to z czego to wynika? Dlaczego tak jest? No jest jednak mimo wszystko jakaś różnorodność,
ale jest jedność no, z dwóch powodów, a przede wszystkim warto ten pierwszy podkreślić, że wszyscy stworzeni jesteśmy przez Boga na Jego obraz i na Jego podobieństwo. I Bóg stwarzając nam, dał nam zasady oczywiście życia. Wszyscy zostaliśmy przez Boga stworzeni, tak jak ten wiersz. 12 wiersz, właśnie. 12 wiersz możemy odczytać. Ucho, które słyszy i oko, które widzi, oba stworzył Bóg. Tak, i tam jest napisane, że cali jesteśmy stworzeniem Bożym. Dobrze, więc jesteśmy równi dlatego, że zostaliśmy stworzeni przez naszego niebieskiego Ojca, tak? Dobrze, a czy są jeszcze jakieś cechy, które sprawiają, że jesteśmy równi? Niezbyt pozytywne. Mhm. To, co nas, w czym nas świat albo okoliczności wyrównują, to, że nikt z nas nie jest bez grzechu. I w 9 tekście tego samego rozdziału 20 Salomon to napisał tak. Któż może powiedzieć, oczyściłem swoje serce, jestem wolny od grzechu? I się okazuje, że nikt tak nie może powiedzieć. Czyli jesteśmy tu znowu na tej płaszczyźnie równi. Czyli stworzenie i upadek. Tak? To są dwie rzeczy, które czynią nas równymi. Tak jak to pierwsze jest bardzo, czymś bardzo pozytywnym i nadaje nam wielką wartość, tak to drugie stara się nas zdegradować również na tej jednej płaszczyźnie. Proszę bardzo. Mówiąc o tym, że wszyscy jesteśmy upadli grzeszni, to warto podkreślić, że na świecie była tylko jedna istota, Bóg, który stał się człowiekiem, Jezus Chrystus. Od urodzenia było powiedziane, że to, co się z ciebie narodzi, będzie święte. No i wiele mamy wypowiedzi, że jedynie pod tym względem bezgrzeszny był Jezus Chrystus. A tak jak było słusznie powiedziane, wszyscy inni są upadli grzeszni. No ja myślę, że też w oczach Bożych jesteśmy na równym poziomie, jeśli chodzi o klasyfikację, tak? Bogaty i biedny. W oczach Bożych w tym względzie również jesteśmy na równi, ponieważ zarówno biedny, jak i bogaty choruje, cierpi z różnych powodów, ma problemy. W związku z tym ta równość też jest w takiej dziedzinie. I umiera każdy. I każdy umiera. Nie ma tutaj jak gdyby tego, że bogaty, nie wiem, albo ma lepszą śmierć, albo udaje mu się w jakiś sposób za pieniądze, tak, ocalić to życie, jeżeli jest chory. Po prostu przyjdzie moment, że każdy, bogaty i biedny, umiera. I taki jest tego finał. Ja mogę opowiedzieć taką prostą historię, kiedy jeszcze nie umiałem czytać i interesowałem się obrazkami. Książkę miałem, gdzie było napisane biedny bogacz. Nie mogłem jako dziecko tego pojąć, jak bogacz może być biedny, prawda? To nie biedny. Dopiero mi babcia wyjaśniła, że tam szereg ilustracji, jak stworzył, jak był w złotej kołysce i wiele innych, jak tylko rozkazywał, wszyscy mu służyli. A ostatnia ilustracja była, jak go w trumnie niosą na cmentarz. Czyli biedny jednak. Bo biedna wszystko biedna. Się kończyło tak, jak kończy się każdego człowieka. Ale jeszcze, jeśli mogę, Biblia mówi nam i nam wszystkim, i do nas, że my tak naprawdę jesteśmy bogaci, że my mamy skarb. Tak. I słowo teraz, no w świecie oczywiście, tak, powiedzenie jestem bogaty, związane jest z finansami. Z materialnością. Tak? Natomiast jako chrześcijanie dziedziczymy niesamowity skarb. I to jest, wydaje mi się, najważniejsze. I zarówno bogaty, jak i biedny może ten skarb mieć, jeżeli tylko wyciągnie po niego rękę i otworzy Panu Bogu swoje serce. Analiza tej sytuacji, dla mnie przynajmniej, stwarza takie jakie dylematy. Czy ja jestem lepszy albo gorszy od innych ludzi? W pewnym sensie mogę czuć się lepszy, jeżeli wezmę pod uwagę to, że Jezus wszystkie moje słabości zabrał, wszystkie moje grzechy przebaczył, wszystko wyrównał, więc może ja jestem jakiś specjalnie zasłużony albo dla Boga ważny, że On coś takiego dla mnie zrobił. Myślę, że to powinno, świadomość takiego dostąpienia, takiego zaszczytu
powinna wzbudzać w człowieku czy we mnie taką chęć jakby podzielenia się tym z innymi, którzy czuję, że może tego nie posiadają, tej świadomości albo tej pewności swojej wartości. Czyli z tej równości, z tej zasady wynika również wielka, wielka wartość. To nie jest tak, że wszyscy jesteśmy równi, ale jesteśmy równi, ale różni. Każdy z nas ma dary, ale jeden dar każdy z nas może mieć, wyciągnąć po niego rękę, czyli dar zbawienia. Wiecie, ale jest jeszcze taki ciekawy werset w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian 12:21. Ja myślę, że coś jeszcze wynika z tej równości, coś bardzo ważnego. Apostoł Paweł właśnie w pierwszym liście do Koryntian 12:21 napisał: nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Czyli z tej równości jeszcze wynika ta wzajemna zależność. Że jedno bez drugiego nie może funkcjonować i być. Istnieć, prawda? Coś niesamowitego. Także równość w Bogu, niestety również równość w tym negatywnym aspekcie. Ja jeszcze wspomnę tylko do myśli Janusza, że wydaje mi się, że w ogóle nawet nie powinniśmy podchodzić do tego, ani myśleć w ten sposób, czy ja jestem wartościowy, ponieważ w oczach Bożych wszyscy jesteśmy wyjątkowi, jesteśmy wartościowi i jeżeli pojmiemy to znaczenie, że dla Boga jesteśmy wartościowi i zrozumiemy to w sobie, w związku z tym będziemy również umieli patrzeć na drugą osobę również jako na wartościową. Więc ważne jest, żebyśmy pamiętali o tym, że dla Boga jesteśmy wyjątkowi, a to nam ułatwi patrzenie na drugiego człowieka, że jest on też wyjątkowy. Prawda? Nie tylko ja jestem wyjątkowy, ale to, że ja jestem wyjątkowy, to oznacza, że ta druga osoba jest tak samo wyjątkowa. Bardzo fajnie. Słuchajcie, ale przejdźmy dalej. Jeżeli macie otwarty jeszcze 20 rozdział przypowieści, to bardzo proszę, 6 werset, jeżeli mogę prosić o przeczytanie. Wielu jest takich, którzy chwalą się swoją dobrocią. Lecz kto znajdzie człowieka niezawodnego? Wielu jest takich, którzy chwalą się swoją dobrocią. Kto znajdzie niezawodnego człowieka? Co to znaczy niezawodnego w tym kontekście? Takie moje pytanie. Myślę, że tu chodzi o to, kto jest odporny na chwalenie, na pychę, na wywyższenie. To jest coś, co jest bardzo zdradliwego dla każdego z nas, jak mnie chwalą. Jak mnie wstawiają troszeczkę wyżej. O, jak się dobrze już czuję, jak ja jestem, prawda, dobry, jak ja zasłużyłem. O, jak ja jestem lepszy. Już takie skrzydełka mi wyrastają. I zawodzę, tak jakby to prawda, zaufanie, które ci ludzie nawet pokładają we mnie. Oni mnie chwalą, dlatego że znaleźli coś wartościowego we mnie, a ja na tym coś tam próbuję zbudować. Co jeszcze może to ten werset oznaczać, jeżeli chodzi o te właśnie akty miłosierdzia tak zwane? To może oznaczać, że bardzo łatwo i bardzo często my potrafimy coś zrobić, przypływy jakiegoś impulsu albo w jakiejś takiej chęci zrywu pokazania. Tak jednorazowo. Akcji czy coś takiego, prawda? Kiedy Jezus w Ewangelii Marka, 9 rozdział, 31 tekst, powiedział takie słowa. Jeśli ktoś chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Szczególnie to się stało bardzo wyraziste w kontekście tego, co Jezus zrobił swoim uczniom przy ostatniej wieczerzy, prawda? Tak. No oczywiście, jakby to by powiedzieliśmy, że zrobił to raz, prawda? I od Wielkiego Święta możemy też to zrobić. Ale tu chodzi o coś więcej, żeby to było codzienne nasze stanowisko. Żebym swoim życiem, swoim postępowaniem potrafił żyć dla innych. Dziękuję bardzo. Tak. Bardzo często, czy my, czy ktokolwiek, to umie się ustawić od czasu do czasu do jakichś wielkich rzeczy. A to, kim my jesteśmy, to o tym świadczy nasze codzienne życie, nasze codzienne zachowanie,
nie jakieś spektakularne. I dlatego tu jest to słowo, że znajdzie człowieka niezawodnego. Nie to, że ten ktoś czuje się niezawodny, ale czasem się mówi o pewnym człowieku. Na niego to zawsze można, na nim zawsze można polegać, jemu zawsze może ufać. On się nawet takim nie czuje, ale inni obserwując jego życie, jego służbę, no mają takie opinie. Na nim to warto polegać. Byli tacy zawsze, ludzie, czyli nie tylko w okresie kampanii wyborczej. To prawda. Byli tacy ludzie, o których Pan Bóg nawet powiedział coś takiego, no a na nim to można polegać, prawda? Tak parafrazując, tak. O Hiobie tak Pan Bóg powiedział. Przede wszystkim wydaje mi się też, że nie powinniśmy koncentrować się na tym, czy jesteśmy dobrzy lub czy dobrze czynimy, ale przede wszystkim powinniśmy koncentrować się na ludziach, na ich potrzebach. W związku z tym, jeżeli my się będziemy koncentrować właśnie na drugiej osobie, dostrzegać potrzeby tej drugiej osoby, no to Pan Bóg będzie zupełnie inaczej nam pomagał w tym wszystkim, tak? Oczywiście powinniśmy być wytrwali. Bóg tego od nas oczekuje, żebyśmy właśnie tak jak Janusz powiedział, nie mieli takiego jednorazowego zrywu, tak, tylko jednak kontynuowali i byli ciągle wytrwali w opiece nad drugim człowiekiem, w dostrzeganiu potrzeb drugiego człowieka. A nie koncentrować się tylko na tym, że ja dobrze czynię lub na moich uczynkach, bo raczej to nie jest tędy droga. Dziękuję bardzo. To też kształtuje charakter, o którym tutaj mówiliśmy, prawda? Bo jeżeli chcę, no taki przykład, chcę się nauczyć dobrze pływać, to patrzę, obserwuję mistrza i próbuję robić tak jak on. Tak samo jest z tymi dobrymi uczynkami. Te uczynki nam z początku mogą wychodzić gorzej, ale patrząc na Chrystusa, czytając o Chrystusie, rozmyślając o Chrystusie, właśnie te teksty z Ewangelii, które tutaj były przytoczone, będziemy coraz bardziej, będzie stanie się to naszym nawykiem, będzie nam to w krew wchodzić, a przede wszystkim Pan Bóg i Duch Święty będą nas w tym prowadzić. No dobrze. Następna sprawa, którą chciałem poruszyć, przypowieści, przeczytajmy, 20 rozdział, 17 werset. Ciekawy, kolejny, bardzo ciekawy werset. Smakuje człowiekowi chleb podstępnie zdobyty, lecz potem jego usta są pełne piasku. Ciekawe. No, podstępnie zdobyty. No, wiecie, było takie plemię, które uważało, że właśnie zdobyć coś podstępem to jest coś niesamowitego. Dlatego misjonarz, który tam pojechał i prawda pracował wśród nich, no nie mógł się nadziwić, bo kiedykolwiek mówił o Judaszu, to oni ewidentnie byli coraz bardziej podekscytowani. Mówili, no to jest gość, to jest człowiek. No i ciężko mu było wyjaśnić, jak to naprawdę było, jak ta historia naprawdę wyglądała. No dobrze, więc podstępnie zdobyty chleb. Co to znaczy podstępnie zdobyty chleb? Nieuczciwie zdobyty, podstępnie, sprytem jakimś takim na bazie nieuczciwości zdobyty. I jest powiedziane, że on chwilowo może smakować, tak. To znaczy może nam się udawać. Taką tak. Metodą podstępu, oszustwa możemy coś zdobyć i chwilowo to nawet bardzo pozytywnie wygląda. Jesteśmy zadowoleni z tego, tak. Ale ten tekst potem tak bardzo dosadnie mówi. Ale ten chleb podstępnie zdobyty, no, w ustach jest jak piasek. Tu jest nawet taki przykład, 14 werset 20 rozdziału. Tam jest napisane, że kupujący mówi, źle zrobiłem, tutaj w tym tłumaczeniu, które akurat mam przed sobą. Źle zrobiłem, mówi kupujący, ale kiedy odejdzie, chwali się zakupem. To jest tak, jak przychodzimy kupić samochód i mówimy, oj, wie pan co, nie, 6 tysięcy nigdy w życiu. 5 to być może, kiedy dobrze wiemy, że ten samochód jest wart dużo więcej. Także to też jest ten chleb podstępnie zdobyty, prawda? Salomonowi myślę, że te takie stwierdzenia dosyć przychodziły łatwo, bo pochodził z narodu, który znany jest do dzisiaj z takiego sprytu kupieckiego. Tak. Ten spryt nie zawsze to było całkiem takie uczciwe, ale to było właśnie takie zachwalanie czarnego, że jest białym i odwrotnie, wmawianie człowiekowi czegoś, czego wcale nie widzi, prawda? Że to ma tę wartość. I to jest przykre, ale że właśnie ten naród taką zyskał sławę,
jako naród, który szczególnie powinien być tutaj przykładem uczciwości i rzetelności. No i dzisiaj faktycznie w naszych dziedzinach życia takiego zawodowego, biznesowego, to bardzo często wszystkie takie fortuny są często oparte na jakichś takich nie wiadomo jakich podstawach, skąd to się wzięło. Bardzo często jest to wykorzystanie jakiejś koniunktury chwilowej. I często to jakiś czas wytrzymuje i przynosi tym ludziom radość, zadowolenie i sławę, aż przychodzi jakiś wielki krach albo upadek i się okazuje, że to wielka afera z tego wynika. Prawda? No jest takie powiedzenie, że... Wszystko się wraca w piasek, proszę. Tak, jest takie powiedzenie nawet, o czym biznesmeni mówią, gdy się spotykają. Jak oszukać, jak coś wykombinować, a przede wszystkim też jak ominąć podatki. I takie podatki, które się należą oczywiście odłożyć czy przekazać. Że o tym mówią i cały czas tym są zainteresowani. No i chwilowo nawet im się to może udawać, a potem przychodzi krach, jak znajdą jego oszustwo, no wiadomo, jest mnóstwo w radiu, w telewizji, w prasie takich informacji o kimś, że bardzo smutno, tragicznie zakończył, no bo zostało to odkryte wszystko. Myślę, że dla ludzi wierzących, dla chrześcijan, taką naczelną wartością i celem, który przyświeca w różnych tego typu działaniach, czy biznesowych, czy życiowych, powinno być to rozwiązanie ostateczne, którym jest zbawienie, tak. Życie wieczne. Mhm. To powinno być zawsze na uwadze i na celowniku. I pamiętajmy, że takie rzeczy, jak tutaj były wspominane, to oszukiwanie, wyzyskiwanie czy kombinowanie może bardzo często przeszkadzać nam albo zamazywać ten cel ostateczny. Mm-hmm. My go możemy stracić w ogóle ze wzroku, z drogi, możemy tę drogę pomylić. Proszę bardzo. Jeszcze chciałam powiedzieć, że tak przyszła mi myśl, że te słowa możemy również odnieść do domu, który budujemy, tak jak Pismo Święte nam mówi, na skale albo na piasku. Tak. Tak samo jest, wydaje mi się, właśnie z tym wersetem lub nawet, no, jeżeli ktoś jakąś firmę lub jakiś biznes prowadzi i otwiera i prowadzi to na nieuczciwości, no to niestety przyjdzie moment, że wszystko wyjdzie na jaw i koniec będzie tego fatalny. Będzie albo ktoś splajtuje i no niestety, tak samo jest właśnie porównanie, że jeżeli będziemy budować dom na czymś mocnym, na czymś trwałym, na uczciwości, no to się to ostanie. Znaczy to się ma ostać w tej próbie ostatecznej. Tak. Bo to może nam tutaj, to może wytrwać długo czasu. Tak. Ale w ostatecznym rozrachunku, w czasie sądu, jaki Bóg zrobi nad ziemią, nad ludźmi, to się wtedy wszystko okaże. Czy to będzie miało wartość, czy ta wartość przeniesiona zostanie do niebieskiej ojczyzny, czy tu się skończy, a tu nie będzie z czym wejść. Dziękuję bardzo. Ktoś kiedyś powiedział, że myśl o tym ziemskim życiu i nawet to utracisz. A myśl o tym niebieskim życiu, o tym nowym życiu i dostaniesz to nowe życie, a to tutaj to dostaniesz tak gratis. To tutaj takie doczesne życie. Także Pan Bóg nam daje, myśląc o zbawieniu, myśląc o nowej ziemi, daje nam również tą tutaj, tą ziemię i to życie dużo lepsze niż bez niego. Dobrze, ale w Starym Testamencie niektórzy mają takie zdanie o Starym Testamencie, że to jest taki groźny Bóg, nawet taki Bóg, bym powiedział, zemsty w tym Starym Testamencie. A tutaj w samym sercu Starego Testamentu czytamy właśnie o zemście. I co Salomon napisał o właśnie w tym temacie, w temacie zemsty? To jest 22 werset 20 rozdziału Księgi Przypowieści. Nie powiadaj, odpłacę za zło. Polegaj na Panu, a On cię wspomoże. Przepraszam, tu mam tak też w tym tłumaczeniu fajnie napisane, że nie mów, że za zło się odwdzięczysz.
No, czasem tak się słyszy, ja ci się jeszcze odwdzięczę, prawda? Zaufaj Panu, a On ci pomoże. Właśnie. No to samo za siebie mówię, ale może jakiś komentarz jeszcze do tego. No tak, czasem takie odruchy nasze są takie, żebyśmy chcieli, ale trzeba nad tym zapanować. Jednak to jest ważne, że żeby zostawić to Bogu, żeby machnąć ręką nieraz. Nieraz nawet stracić, chociaż to nie jest łatwe, to tak się łatwo. Łatwo się teraz mówi tutaj, jak się studiuje Biblię, a jak w życiu to przychodzi, w jakiejś sytuacji się człowiek znajduje, to się krew burzy i od razu ciśnienie podskakuje i w ogóle. Ja z własnego życia mogę powiedzieć, że no są takie, były takie rzeczy, które były bardzo czułe dla mnie. A sprawca złego to czasem wie, w jakie miejsce uderzyć, prawda? Dokładnie. Wie, jak uderzyć. I wtedy powiedział, nie wytrzymam. Sobie przypominam właśnie tego. Nie wytrzymam wreszcie. A mama mi tak spokojnie powiedziała, synu, mnie on pomsta, ja oddam. I to podziałało jak balsam dla mnie. I dlatego Słowo Boże nam to doradza i powinniśmy często oczywiście tymi słowami się kierować. No niesamowite też jest to, że kiedy właśnie polegamy na Bogu w takich sprawach, które no nie są dla nas komfortowe, to czujemy niesamowity pokój w sercu. Jesteśmy ludźmi i chcemy bardzo często sami właśnie wyrównać rachunki, chcemy właśnie, że tak powiem, odpłacić, tak? Jak tutaj nam mówi Słowo Boże, ale przy tym się tak miotamy, tak tacy jesteśmy niespokojni, a Pan sami wewnętrznie, tak, wewnętrznie szarpiemy się, oprócz tego jeszcze inne osoby są przez nas jakoś negatywnie poruszone, natomiast Pan Bóg mówi, zaufaj mi, oddaj mi to. I pokój, który wypływa właśnie z Bożej obecności w takich chwilach, pomaga nam właśnie nie szarpać się samemu z tym, tylko oddać to Bogu. To jest niesamowite. Ten pokój, który wypływa. Ja też wiele razy doświadczyłam takiego pokoju i powiem wam, że po prostu było super, bo nie szarpałam się z tym, nie miotałam się. Wiedziałam, że Bóg wie najlepiej. To było cudowne. Dziękuję bardzo. No, nie jest to łatwy temat, ale jest to ważny temat, tak? Dlatego, tak jak mówiliśmy, zemsta potrafi zniszczyć przede wszystkim nas, a nie naszego, przeciwnika. Dokładnie. No dobrze, kolejna część naszego studium będzie poświęcona słowom Chrystusa z Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, 35 werset. Do 40 wersetu. Bardzo słowa, myślę, znane, ale proszę o przeczytanie. To jest tylko 5 wersetów. 35-40. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy. Panie, kiedyż widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przychodniem, a przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu, i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, moich braci, mnie uczyniliście. Coś niesamowitego. Pan Jezus utożsamia się nawet ekstremalnie, prawda? Z tymi, o których tutaj jest napisane. Ale powiedzcie mi, czy my się tak utożsamiamy z tymi ludźmi? Jak to jest z nami? Taki prosty, banalny przykład nieraz się wspomina, jak była pewna wierząca osoba i bardzo chciała, żeby Chrystus przyszedł do niej w odwiedziny. Przygotowała się, kolację ze świecami.
No i czekała, i modliła się. Może to tylko w tak wyobraźni coś było, ale to coś mówi. No i przyszedł taki biedak. Mówi, nie, ja dzisiaj mam takiego dostojnego gościa przyjąć. Dziękuję, może innym razem. Na następny wieczór znów się modliła i znów ktoś przyszedł. I ona znów go tak potraktowała. Tak trzy razy. No i modliła się, Panie, ja Cię tyle razy zapraszałam. A dlaczego oczywiście nie przybyłeś? A Chrystus odpowiedział, trzy razy byłem i nie przyjęłaś mnie. Więc tym sposobem jest to taki przykład, może wyobraźnia tylko, że jak przyjmujemy tych biednych, o których czytaliśmy, o których Chrystus tej przypowieści powiedział, no to tak jakbyśmy Jezusa Chrystusa przyjmowali, Jego braci. Zresztą, jeżeli jesteśmy rodzicami i ktoś coś dobrego zrobi dla naszych dzieci, to jest dla nas bardziej przyjemne nawet, jakby to zrobił dla nas. Tak samo, jeżeli my coś uczynimy dla dzieci Bożych i tych najbiedniejszych, no to Jezus Chrystus to traktuje tak, jakby to dla Niego było uczynione. Tak bardzo wyraźnie z tej przypowieści to wynika. Dziękuję bardzo. Zaczęliśmy od zgubnego wpływu środowiska na człowieka. I tak też skończymy. Będziemy mówić o wychowaniu. Salomon ma coś do powiedzenia o wychowaniu. No zapewne miał wielką rodzinę, żeby tak powiedzieć. Sam Salomon, jak o nim pomyślimy, o tym, w jakim domu się wychowywał, to nie wychowywał się w najlepszym domu. Tak? Przykładu najlepszego nie miał nawet ze strony własnego ojca. A jednak 22 rozdział, 6 werset. Możemy przeczytać? Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. To jest trudna sprawa, bo tak jak powiedziałeś, że bardzo często przykład możemy nie mieć taki, jaki by się wydawał nam najlepszy. Ale jest to obowiązek rodziców, żeby swoim dzieciom dawali to najlepsze. To wychowywanie to nie znaczy tylko, że trzeba ich zaprowadzić do kościoła, na kazanie czy na lekcje religii, ale myślę, że bardziej jest to danie im dobrego przykładu, odpowiedniego wzorca, pokazanie im drogi, którą mają podążać. A to jest bardzo istotne. No, myślę, że tu jeszcze wiele innych wątków odnośnie wychowania moglibyśmy podkreślić. Tu bardzo często są takie, mnie to właśnie ciekawi, że tu Salomon używa takich dosyć radykalnych określeń, jeżeli chodzi o wychowywanie. Tu bardzo często pojawia się rózga. Rózga, no jak to na dzisiejszy, w dzisiejszym społeczeństwie, to jest coś bardzo negatywnego, no prawda? Jak to rozumieć? Mi się wydaje, że tu to rózga, może to rzeczywiście nieraz być rózga, ale rózga w takim jakimś szerszym ujęciu. Rózga niekoniecznie jakaś taka fizyczna kara, ale jednak no, pewne konsekwencje, które dziecko czy ktokolwiek czyni, no, powodują, że ktoś... No, zareaguje tak, a nie inaczej. I dlatego też rózga to jest wychowanie, to jest zwracanie uwagi, to jest nawet pewna karność, może w słowach nawet pewna karność, niekoniecznie jakaś taka fizyczna. I dlatego też no, doradza, aby jednak no, tą rózgę, w sensie narzędzie wychowawcze, niekoniecznie fizyczne, stosować. Dziękuję bardzo. To jeszcze warto wspomnieć, że to hebrajskie słowo, które używamy jako wychowanie, znaczy budować, zaczynać. Także mówimy o wychowaniu dziecka, o wychowaniu młodego człowieka. No i jeszcze właśnie to, o czym mówiliśmy na samym początku, o tym przykładzie, który jest tak ważny i którego na przykład Salomon, no, pomimo to, że wychowywał się w domu króla Dawida,
nie miał. Tak. Wiadomo, jakie rzeczy działy się w życiu Dawida. No, Salomon nie miał tego dobrego przykładu. No i ta rózga potem spotkała Dawida, kiedy przeciwko niemu zbuntował się własny syn, którego bardzo oczywiście kochał. A mówmy sobie szczerze, Salomon też nie zawsze dawał dobry przykład swoim dzieciom. No, jakbyśmy opowiadali życie. Ale on zrozumiał to później i przynajmniej doradzał później. I może w tym ostatnim okresie życia, kiedy się nawrócił, no to próbował nawet naprawić to, co może w pewnym momencie było złe. To jest raz. I druga rzecz, żebyśmy jednak pamiętali o tym, że to wychowanie, to nie, ono nie zawsze przynosi od razu takie skutki. Ja znam wiele, wiele dobrych, bogobojnych rodziców, a dzieci nie zawsze chcą iść drogą. Ale jedno wiem, że jeżeli coś pozytywnego jest zasiane, to wcześniej czy później to zaowocuje. Nieraz trzeba bardzo długo na to czekać i bardzo długo modlić się oczywiście o to. I nie zniechęcać się, no tu z tego to już chyba nic nie będzie. Nie, nigdy nie powinniśmy rezygnować i czasem trzeba bardzo, bardzo długo czekać. Tak, ja bym też właśnie, patrząc na sytuację Salomona i dom, w jakim się wychowywał, to nie znaczy, że ojciec ma być nieskazitelny, nieomylny. Jak się pomyli, źle zrobi, to znaczy, że już jest przekreślony, jak każdy człowiek. Tak, tak. Tak samo i ojciec. Pamiętajmy, że Dawid robił błędy, ale też się z tych błędów wyciągał, wygrzebywał, błagał Boga o przebaczenie, potrafił zrobić pokutę. Odpowiedni stosunek potrafił zająć. To Salomon też widział. On nie tylko widział jako dziecko błędy ojca, ale widział sposoby, w jakich wychodził z tych błędów. Bardzo się cieszę, że właśnie o tym wspomnieliśmy, że Dawid, życie Dawida w ogóle świadczy o tym, no uczy nas, jak prosić Pana Boga o wybaczenie, prawda? To jest chyba ta najważniejsza lekcja z życia Dawida. I tą lekcję Salomon zdecydowanie z domu wyniósł. Tak. I też bardzo ważne jest, nawet jak się pomylimy, no bo też i nasza lekcja mówiła, że jesteśmy wszyscy upadli. To wszystkich nas łączy. Ale żeby też i jeżeli popełniamy błędy, żeby się do nich przyznać. I wiedzieć, do kogo przyjść i przyznać się do tego. Nawet własnym dzieciom. No, ja własnym dzieciom nawet wiele razy powiedziałem, przepraszam bardzo, ale źle się zachowałem. W tym wypadku źle się zachowałem, źle postąpiłem i tak dalej. To ma wielkie znaczenie oczywiście, również w tym wychowaniu, bo jednak to, co już było podkreślone, nie jesteśmy idealni, ale na pewno możemy wiele rzeczy naprawić. To też daje nam taką nadzieję na przykładzie Dawida, z racji tego, ile on właśnie w życiu popełnił błędów i z tych wszystkich sytuacji Pan Bóg go wyciągnął, okazał mu niesamowitą łaskę i miłosierdzie i dla nas wszystkich jest to też taka właśnie nadzieja, że jakkolwiek byśmy popełnili błędy, jak bardzo byśmy gdzieś tam zboczyli, to jednak Pan Bóg, jeżeli szczerze żałujemy za to, to Pan Bóg nam po prostu to wybaczy. To też jest właśnie cudowna obietnica i nadzieja. Salomon też popełnił wiele błędów, ale na końcu swoje życie podsumował, zrozumiał, co jest to pozytywne, co negatywne i napisał to po to, żeby przyszłe pokolenia i tacy jak my mogli się z tego uczyć, mogli z tego wyciągać wnioski i niekoniecznie musieli sami te błędy popełniać, żeby się dowiedzieć, że to było złe. Ale czasem możemy już z lektury czy z doświadczenia innych korzystać i uniknąć pewnych rzeczy, żeby ich nie robić, wiedząc, że one są złe. Bardzo dziękuję. Proszę o kończącą modlitwę. Dobry Boże, chcemy podziękować Tobie za te wszystkie rady, jakie nam dajesz, za te wspaniałe nauki, jakie znajdujemy w Twoim piśmie, w Twoim słowie. Pozwól Boże, byśmy je zrozumieli, byśmy je zapamiętali i byśmy chcieli z nich skorzystać. Byśmy zrozumieli, że jesteśmy grzesznymi, słabymi i ułomnymi ludźmi. I potrzebujemy Twojej pomocy, Twojego prowadzenia, Twojej rady,
a także Twojej miłości i przebaczenia. Dziękujemy Ci, Panie, i prosimy, abyś pozostał z nami i prowadził nas w naszym życiu aż do zwycięskiego końca, do spotkania z Tobą. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie, Boże, o to. Wysłuchaj nas. Amen. Amen. Dziękujemy również i Państwu. Byliście z nami podczas tego studium, ale zapraszamy za tydzień kolejne studium. Tym razem tematem naszego studium będą słowa prawdy. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy. Do zobaczenia. Thank you.